Dobra, jestem z powrotem i w końcu mamy jeszcze głos pod koniec odcinka. Dobra, jedziemy z piątym levelem. Przeszliśmy zamek, teraz... Znowu to samo? Explosive Inc? Już chyba był ten level w trzecim świecie. Okej, trzeba uważać. Oj, tu się generować. Te typy, dobra. Okej. Okay. One po prostu rzucają generatorami, później się generują cały czas. Tutaj ja nie komentuję, co się stało. Kurde. Idę po bonus. Muzyka z Koopa Revengeance 2 z tej fabryki. Okej. Okay. Nie wiem, co to jest Explosive Age, ale to nie jest żadna fabryka. Ja pierdzielę, jak na nich skoczymy, serio, ja dostałem obrażenia. Trzeba uważać. Okej. Okay. Dobra, tu mamy bombę. Poczekam, aż wybuchnie. Okej. Okay. Serio, tu trzeba uważać. Tu będzie się znikąd pojawiła droga. Okej, okay, checkpoint. Dobra, tu coś... Aha, trzeba się wracać. Aha! Akurat kiedy ja zeszłem, to się musiało... Nieważne. Okej, okay. Dziwny level. To nie jest trudny, bywały trudniejsze, poczekam. Okej. Okay. Będzie do góry trzeba iść. Okej. Okay. O Boże. Co to jest? Etap. Chyba już teraz koniec. Tak, to już koniec. Jest! Udało się. Łatwy level. Łatwiejszy od pozostałych. Łatwy level. Dobra, jedziemy dalej. Szósty level. Zobaczymy, co to będzie. Mountain World. Aha, będzie po prostu spinanie się po mózgu chroma. O, muzyka z Mega Mana. Jak on się tam nazywał? Z Mega Mana 8. Tylko nie pamiętam, z jakiego mistrza robotu, ale wiem, że z 8 to był. Tego zabić, bo jest wkurzający. Okej, okay. To co ja wziąłem, mogłem mieć coś tak. Dobra. A to oczywiście to, czy to wisi, to zabiję. Jak coś. Jakby nikt nie wiedział, jak jeszcze nikt nie wie. Co tu chodzi, będziesz robić? Wej? Co? Aha, było trzeba poczekać. Kurde, będzie trzeba. What the fuck? O nie. Level będzie złem już. Takie coś na pewno będzie, jak już tutaj mamy. Dobra. Checkpoint. Dobra, gin. O, będziemy mieli bullet bile. Takie. No. Standard. O, tak, co te. To już wiadomo, czym magia wariable inspirowała się w świecie tym. W świecie Y. W trzecim levelu. Zauważyłem, że w większości fangame'ów magia wariable jest inspirowane na podobieństwo tego rumpaka. Naprawdę. W większości rzeczy. Naprawdę udaje, że to jest naprawdę inspiracja. Słabo. No znowu to... Wolę to. O. Super. Kurde, czemu ja nie skoczyłem, tylko się zastanawiałem i zginąłem dzięki temu. To było głupie. Co ja zrobiłem? Ach, Boże. Dobra, lecimy z powrotem. Dobra.
powoli. Tutaj możemy drugą sobie stroną obejść. Już myślałem, że mnie zabije. Ty gin tu. Też gin. Dobra. Ty gin. No i tu niestety trzeba jest to. Nie. Ale z tej strony poczekaj. To jest niebezpieczne, bo to przecież nie. Dobra. Okej, okay, dobra. Tutaj sobie będę. Wolę na spokojnie sobie to przechodzić. Bo jak coś zrobię, to zaraz zginę, ja to wiem. O, zajebista kolizja tego gówna. No! Dobra, meta. Jest, udało się. Level nie był trudny, zaraz wracam. Muszę odebrać telefon, tutaj zapiszę sobie jeszcze grę. Dobra, jestem z powrotem. Teraz pora na zamek. Rocky Ruins. Ostatni level świata siódmego. To będzie. Okej, okay, czyli zamek będzie pod górowej, pewnie będzie jak znajdziecie standard. O, i tu. Będziemy mieli spadające rzeczy. Ja pierdolę. Nie no, te są irytujące, szczerze powiedziawszy. Serio, to drogę. Rusz się. O. A one mogą ten zatrzymywać nasze chodzenie. No, fajnie, fajnie. Pewnie się level będzie zapowiedział. Dobra. Pierwszy to dopiero pierwszy. Oj, coś czuję, że ten zamek będzie długi. Będą już spadać na nas różne rzeczy. Dobra. Summer suit. Co tu się dzieje? What the fuck? O, zajebiście, będzie nas jeszcze. O no. Jezu drogi, serio. Skąd mam wiedzieć, skąd to spada? Jeszcze plus muszę uciekać, bo zaraz na nas będą spadać gówna z góry, no ja. Dobra, ten zamek nie będzie trudny, jak w większości w tej grze. W ogóle, jak, skąd spada, to mnie zastanawia. To mnie zastanawia. W ogóle... Czego to nam zatrzymuje drogę, to jest... Dobra, ledwo. Gdzie trzeba sobie state'y chyba stosować. Tylko wyboru nie ma. No fajnie, fajnie, fajnie. I akurat kiedy ja chciałem skoczyć, to akurat sobie gra wymyśliła. Pierdzielnijmy w ciebie czymś gównem. Ale nie powinno to blokować drogi. Dobra. Zrobię save state, żeby to móc skinę powtórzyć. Raczej uciekać. Kurde. O, no i to jest do dupy, bo... Tam, gdzie my, to i to leci. No fajnie, fajnie, to jest do przejścia akurat. Bardzo do przejścia, chyba nie do przejścia z jednocześnie. No jak mamy zareagować? Ja pierdolę. Kto to wymyślił, ten debilny level? No i zobaczcie, co się dzieje, no. Jak my mamy to uniknąć? Normalny człowiek robił to gówno, bo chyba wątpię. Ten level był normalny i ktoś tylko pod wpływem czegoś musiał jakiś robić. Zajebiście, kurczę, dalej takie gówno.
No przestań tu lecieć, no. O, fajnie, checkpoint był, a my zginęliśmy przed checkpointem. No dłużej zróbmy ten zjebany. Kurwa, czy to znaczy? Wszystko kurde tu leci, gdzie nie powinno lecieć. Fajnie, będziemy musieli pół odcinka zmarnować na takie gówno właśnie. Kurde, no nie ścinaj się chociaż... Lato. Dobra, jest! Dało się walić, to teraz safe state, byśmy nie mogli już nie usiedli przechodzić te 30 razy. Fajnie, że to zatrzymuje nam skokiek. Właśnie, więc tak też nie powinno być. O, fajnie, fajnie, że to nam zatrzymuje drogę. To jest do dupy jednocześnie. Nie, już nie lubię tego poziomu. Nienawidzę już tego poziomu. Jak takie coś ma być, to ja chyba jednak wolę rezygnować. O, tu chyba jakiś boss będzie, bo... Albo i nie, znowu jest to samo. Kurde, tego to mi najbardziej tu brakowało. No nieźle. Dobra, udało się. Boss, dobra, save state. Niech zgadnę, boss Ludwik. O. Dobra, udało się. Udało się. Mam właśnie płatki śniegu, jak możemy zobaczyć, czyli wiadomo, że gdzieś zimowy świat. No dobra, udało się przejść w siódmy świat. Był no dość trudny, ale się udało. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie mój kanał. Dość do następnego partu, który będzie śnieżny etap. Siema.